Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór, witam. No bo ty jako też były skoczek, członek brązowej drużyny, między innymi z Falun, wiesz jak ważny jest ten team spirit. Dzisiaj chyba każdemu z chłopaków trzeba pogratulować, chłopaków, chociaż to już też jak określił Piotr Żyła, dziadkowie na igrzyskach, ale no tej świetnej postawy po tym trudnych momentach przed igrzyskami. No rzeczywiście, ten początek był trudny. Dzisiaj chłopaki pokazali klasę. Ja wierzyłem, że faktycznie się obudzą na te igrzyska, kibicowałem im mocno i udało się, mamy medal. Dawid to bardzo solidny zawodnik, pokazywał już wcześniej, że stać go na dobre skoki, czy choćby to na mistrzostwach świata, bo jest mistrzem świata tak samo. Cieszę się i gratuluję mu. No właśnie, często podkreślasz, obudzili się na igrzyska, to był taki ich pierwszy oczywiście start, tutaj medalowy Dawid Kubacki. Następne starty i w drużynie na dużej skoczni. Jesteś też pełen optymizmu i wiary, no, że też będzie medalowo? Jeżeli te skoki będą takie jak dzisiaj były, a te skoki były bardzo dobre technicznie, bo i Kamil dobrze skakał, Piotrek też dobrze skakał, Piotrka troszkę musimy obronić, bo te jego warunki były kiepskie, to mamy szansę na medal, ale nie wieszajmy jeszcze tego medalu im na szyi, nie pompujmy tego balonika, dajmy im ten spokój, o który proszą i który jest tak bardzo ważny. Pierwsze oddajmy dobre skoki, a później zobaczymy, co będzie. Właśnie, Piotr Żyła jest z tej czwórki zawodnikiem, który medalu olimpijskiego jeszcze nie ma. On sam dzisiaj mówi po konkursie, że też właśnie tego spokoju potrzebuje, by nie za szybko uwierzyć, że może być olimpijskie podium. To w skokach jest bardzo ważne, zachować ten spokój przy tych warunkach, które panują w Pekinie też. No tak, my już w Soczi otarliśmy się o ten medal, już bardzo niewiele nam brakło wtedy do tego medalu. I też gdzieś tam później, reasumując ten konkurs już tak na chłodno, też stwierdziliśmy wtedy, że gdzieś tam zabrakło właśnie tej chłodnej głowy i też mielibyśmy ten medal w Soczi. No taka jest drużyna. Potrzebnych jest na dzień dzisiejszy w tym bardzo wysokim poziomie tych skoków narciarskich, potrzebnych jest 8 i to nie dobrych, a bardzo dobrych skoków, żeby gdzieś myśleć o tym medalu i tego im życzmy. Właśnie 8 bardzo dobrych skoków, ale jak tak zaczyna się olimpijski start, to myślę, o to jest też dużo łatwiej, no bo ten mental, myślę, w wiosce, ten mental, który jest niezwykle ważny, no dzisiaj oni sobie zbudowali, myślę, naprawdę w fajny sposób. No na pewno tak, na pewno te igrzyska się dla nich zaczęły dobrze, dużo lepiej niż ten sezon zimowy. Sezon zaczął się słabo, musieli gonić, później jest presja wszystkich kibiców, mediów, a igrzyska zaczęły się dobrze i takiego dostali na samym początku takiego kopa i miejmy nadzieję, że im to pomoże i uwierzą w siebie, bo podkreślę to jeszcze raz, oni pomimo tego słabszego początku sezonu, oni dalej potrafią dobrze skakać, oni nie zapomnieli jak się skacze, tylko gdzieś tam ta cała machina nie ruszyła tak jakby chcieli. No i później gdzieś tam były tarcia i nie wychodziło im to, oni gdzieś próbowali się odnaleźć w całej tej sytuacji, ale to później nie jest takie łatwe. No ale zobaczymy, oczywiście trzymamy kciuki za skoczków, za całą olimpijską ekipę. Bardzo uprzejmie ci dziękuję za tą rozmowę. No i cóż, dzisiaj uśmiech, trzymaj kciuki nadal, będzie dobrze.